Siemanko, 12 stycznia, 10. Dzisiaj trochę dłużej pospałam, bo wczoraj była noc księżycowa u Astrid, mojej znajomej. Robiliśmy mapy marzeń i to było super wydarzenie. Każdy później tą mapę marzeń omawiał. Więc wiem, że to, co całe życie chcę, to po prostu nie się spełni, a ja spełnię. Przyszły mi już mikrofony, więc podpinam i zobaczymy, jaka jest różnica w dźwięku. No i już powinno działać. Najpierw może z takiej odległości spróbujemy, co teraz mówię. A teraz by trochę oddalę. No i ciekawe, jak ten dźwięk się nosi. Jeśli chodzi o szamkę, to wczoraj zjadłam tylko dwa posiłki. Nie, trzy w sumie. No to normalnie. Było trochę grzechu. Bo tak, na śniadanie zjadłam wrapa z łososiem, z jajkiem, sałatą, ogórkiem. Więc tam było trochę pszenicy. A później zjadłam o 13 do kawusi batonika proteinowego. A na 16 z córką pojechałam do Czajna Hot Potu urodzinowo, więc tam gotowałyśmy sobie w bulionie różne rarytaski. I tam były też pierożki, takie chińskie, więc też trochę glutenu. No ale nie ma tutaj nic. Tak. Wyglądam świetnie, moim zdaniem. Później u Astrid właśnie była zamówiona pizza i keps, ale sobie odmówiłam, bo już byłam na oknie, poza tym po tym hotpocie, no to nie trzeba było nic jeść, po prostu więcej. Także jest dobrze. Mam nadzieję, że fajnie mnie słychać. Miłego dnia, dzięki, hejka. Hello, hello. Another day, another slay. Dzisiaj jest 13 stycznia, południe. Dzisiaj trochę pospałam, bo wczoraj byłam na karaoke. No i później jeszcze jakieś filmy, coś tam o 5 w końcu poszłam spać. Wyglądam wspaniale. Kolejny dzień. W ogóle żuchwa jak mi się zmieniła, już mi widać po prostu kości tutaj. To jest super. Waga też spada, bo już jest 76,5, także do przodu. Dzisiaj idę na jakieś jedzonko chyba na mieście. No i co? Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Tyle w temacie chyba. Przyszły mi jeszcze nowsze mikrofony i będę sobie testować, czy są lepsze, ale na razie są nienaładowane, więc muszę je naładować. Wtedy się sprawdzi. Hejeczka. Hejeczka. Dzisiaj jest 14 stycznia, po 12 albo za 1, coś takiego. Jeszcze raz zrobimy próbę mikrofonu. No i już raz, dwa, raz, dwa. Co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Wczoraj trochę popłynęłam z szamką. Poniósł mnie melanż, że tak powiem. Prawda, wszystko co zjadłam było legalne. Bo co? Najpierw zjedliśmy kanapki, ale to jeszcze było w porządku, jeszcze było w oknie. A później, koło chyba 22, zjadłam serek karmelowy bez cukru. Zjadłam ciasteczko bez cukru i bez glutenu, pyszne takie czekoladowe. I dwie łyżeczki kremu orzechowego z odżywką białkową. Także poniósł mnie po prostu wczoraj melanż, ale się tym nie przejmuję, bo to był pierwszy raz od miesiąca, tak naprawdę nie od miesiąca, w tym miesiącu. Więc się tym nie przejmuję. I'm a human. I tyle. Co jeszcze? A no i jeszcze wypiłam prosecco bezalkoholowe i warkę Energy Zero. Ona ma bardzo dużo cukru. Więc to takie grzeszki sobotnie. Za chwilę poproszę starego, żeby mnie nagrał, jak wyglądam. I raz na miesiąc będę wrzucać porównanie takie z tego miesiąca i z poprzedniego. Tak myślę.
I chciałabym chyba co tydzień takie robić, w ogóle tę sylwetkę pokazywać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No i zdecydowałam, że będę filmy właśnie takie z tym procesem, z tym projektem Turbo wrzucać w poniedziałki. Poniedziałki. A w czwartki będę wrzucać jakieś takie dodatkowe, ewentualne rzeczy. No i jaką mam jeszcze refleksję, że ta piosenka moja o mące to chyba jest prawda, bo no, nie jem za dużo tej mąki w tym miesiącu. Pszenicy w ogóle praktycznie, oprócz tam jakichś dwóch występków z tortem i z grahamką, a no nic mnie stawy nie bolą. Niesamowite. No jeśli to jest, znaczy na to wychodzi, no to będziemy się dalej obserwować, ale to jest po prostu przesamowite. Fajnego tygodnia. Do zobaczenia. I tak właśnie się prezentuję. Waga dzisiaj pokazała 76,4 kg. Wiem, że jeszcze sporo pracy przede mną, szczególnie w rękach, brzuchu i pupce, ale też sporo pracy już za mną do przodu. Montuję właśnie film i stwierdziłam, że podrzucam Wam trochę fotek z przeszłości, żeby pokazać w ogóle od czego zaczynałam, od czego to się wszystko zaczęło i w ogóle jak wyglądałam wcześniej. A chyba widać już różnicę, także. No i jedziemy. Na początek może moja facjata. Tutaj jak widać pełnia księżyca pełną gębą. To na studiach końcowe zajęcia z wystąpień publicznych. No widać, że trochę byłam bardziej przypakowana. Tu patrzcie, jaka buzia zalana. No i w ogóle cała byłam zalana, brzuch wydęty. No to pewnie były moje szczyty, czyli już koło 9 dyszek waga pokazywała. Komunia mojej córki, to już sukienki szukałam, też widać jaka zalana twarz. A tu fota z początku treningów. Mam tego więcej, będę wam pokazywać.